Halo, halo, siemanko, z tej strony Byk Sławek. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, super, że jesteście. Witam w kolejnym odcinku, którym 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. To nie wiem, czy to jest 14, na pewno nie, ale po 14 tygodniach redukcji. Zaraz wejdziemy na wagę, ale zanim to się stanie, to powiem, że cardio kręcimy już 3 razy w tygodniu 15 minut, wzniesienie 3%, 4 km na godzinę i obniżamy kaloryczność, było 3,5, zjeżdżamy na 3300 i te 3300 myślę, że będziemy dosyć sporo ciągnąć. Kilka dni było nieudanych w ciągu tych ostatnich dwóch tygodni. Ci, co obserwują moje konto na YouTubie, jeżeli chodzi o zakładkę społeczność, tam są wszystkie screeny Fitatu, tam jest dokładnie napisane, ile kalorii spożywam, to wiedzą, że kilka dni było nieudanych. A jakie są tego konsekwencje? Zaraz zobaczymy, czy to te kilka dni ma jakieś znaczenie, jeżeli chodzi o dwa tygodnie. Wchodzimy na wagę. Kilograma, czyli 700 gram dokładnie zeszło. Jak się okazuje, nawet jeżeli będzie taka sytuacja podczas Waszych redukcji i jakieś dni po prostu zawalicie kaloriami, to nie warto się tym przejmować, tylko po prostu dalej robić swoje. O ile wcześniej, w przeciągu ostatnich dwóch tygodni, poprzednich dwóch tygodni miałem też takich kilka dni, to później robiłem takie mocne zaniżanie kaloryczne, to w ciągu tych dwóch tygodni takiego zaniżenia chyba nie było. Możecie to prześledzić i zweryfikować to, co teraz powiedziałem, czy się nie mylę. No i co, będziemy chyba dalej jechać z mierzeniem brzucha. Brzuch to w zasadzie jest chyba najważniejszy element tej gry, bo każdy chce, żeby ten brzuch był jak najmniejszy, a kilogramy, no to tak, różnie. No dobrze, spróbujmy, nie? Zakładamy klipsa i jedziemy z tym koksem. No wychodzi, że jest 107. Gdybym tak mocniej ścisnął, to pewnie 106 by było, albo jeszcze mniej, no ale to jest bez sensu. Nie chodzi też o to, żeby tam ściskać. 107 cm. Wychodzi, że centymetr zeszło. Przez całą redukcję to mamy już 9 cm mniej. Już albo dopiero. Zależy. Jakbyśmy chcieli bardzo szybko, żeby zeszło centymetry, no to bym po prostu zamiast, nie zacząłbym od 4000, tylko od 3,5. Teraz bym na przykład zamiast 3,5 miał 3, no i już na pewno byłoby tych centymetrów mniej, dużo kilogramów mniej, ale też bym był dużo słabszy. A jednak są jeszcze projekty siłowe, które trzeba zakończyć. Jak zakończymy je, no to wtedy zejdziemy jeszcze bardziej z kaloriami. Na razie spróbujemy 3300, zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak trzeba będzie, zejdziemy na 3000, a jeżeli trzeba będzie, to zejdziemy jeszcze niżej. Chociaż nie wiem, czy będę chciał poniżej 3000 zejść, bo w grudniu czekają nas święta Bożego Narodzenia, w które na pewno też sporo tych kalorii się spożyje. No, od nowego roku nie poddamy się, jeżeli chodzi o redukcję, tylko zredukujemy chyba do końca, zrobimy projekt kolejny, redukcja 2025, no ale o tym to już powiem w nowym roku. Dobra. Co teraz? Biceps. Dobra. Będziemy mierzyć moje ogromne bicepsy. Zaraz się okaże, czy są takie ogromne, nie? Ej, to nie ta ręka. Prawo mierzymy zawsze, nie? Prawo nigdy nie umiem zmierzyć, ale to... Ja
Jest prosto? Spokojnie, bo jeszcze na razie ustawiam. Jest, nie no, jest prosto czy nie? Czekam na odpowiedź. Bo zawsze krytykujesz. No to mierzymy jeszcze raz. Spokojnie. No spokojnie. Musi być tak, żeby było prosto. Nie było jaj. Nie może być krzywo, bo jak jest krzywo, no to wtedy zaraz jakieś tutaj pretensje, awantury. Po co? Niepotrzebne. A teraz? Gorzej? Teraz? Dobra, jak trochę naciągniemy, to mamy 42,5. Mniej nie chce być niestety. Albo stety. No dobrze. No tak zapiszemy 42,5. Pozostaje tylko udo i łydka. Wydaje mi się, że jest spora szansa na to, że w udzie i w łydce również będzie bez zmian. Ale to się okaże. Na spokojnie. Najpierw ud. No niby jest te 65, ale tradycja już pokazała, że przy drugim mierzeniu było inaczej. Jest 65. Ostatnie trzecie mierzenie. Tak zostawiam. Jeśli chodzi o udo, to wystarczy troszeczkę niżej zrobić, a już pokazuje mniej, więc trzeba się starać mierzyć w tym samym miejscu, bo może się to bardzo zmienić. No i ostatnie, co możemy tutaj zmierzyć, to będzie łydka. Zakładamy kliksa. Mierzymy łydki. Tak jak myślałem, łydka 45. Z lekkim hakiem. O, ale ucho boli. Dobrze. Wpisujemy te 45 cm. A wy, moi widzowie, piszcie proszę w komentarzach, czy takie efekty są satysfakcjonujące. Oczywiście nie jest wszystko na ostatni guzik zapięte. Popełniam błędy jak zwykły człowiek, nie jak zawodnik. Zawodnik, który się szykuje do zawodów, nie może sobie pozwolić na takie błędy, jakie ja popełniam, a ja mogę sobie na nie pozwolić i mimo wszystko jakoś to wszystko śmiga. Czekam na komentarze i miłego piona.